trzy przepowiednie, które się sprawdziły. Ksiądz J. Belemoyne pisze, nieocenione było dobro duchowe, jakie uczniowie oratorium czerpali ze snów księdza Bosco. Zapowiedź, że ksiądz Bosco będzie opowiadał sen, była w oratorium wielkim wydarzeniem i chłopcy z niecierpliwością i niepokojem czekali na tę chwilę. Wieczorem 31 grudnia 1867 roku ksiądz Bosco zgromadził chłopców w kościele i stanąwszy za pulpitem po modlitwach powiedział tak. W tych dniach jest zwyczaj, że rodzice dają swoim dzieciom podarunki, a przyjaciele obdarowują się wzajemnie. Podobnie i ja mam taki zwyczaj i tego wieczoru pragnę dać wam, moja kochana młodzieży, pamiątkę, która niech służy wam jako zasada na cały przyszły rok. Ksiądz Bosco kontynuował opowiadając, jak myślał o tym, jaki prezent podarować chłopcom z oratorium, kiedy nagle znalazł się we śnie w przepięknym ogrodzie, pełnym wspaniałych róż i ogrodzonym murem, a nad wejściem do niego widniał wielki napis. 1868. Bawiący się chłopcy, gdy tylko dostrzegli księdza Bosco, zaczęli się tłoczyć wokół niego i wszyscy razem weszli do ogrodu. Przeszedłszy kawałek, zobaczyli w kącie wielu chłopców, śpiewających wraz z księżmi i klerykami miserere i inne modlitwy za zmarłych. Ksiądz Bosco podszedłszy do nich, zapytał. Dlaczego śpiewacie miserere? Czy może ktoś umarł? Ksiądz nie wie. Umarł. Ale śmierć można mu pozazdrościć. Ku naszemu zbudowaniu przyjął sakramenty i pokazał, iż w pełni godzi się z wolą Bożą. Teraz modlimy się za jego duszę, towarzysząc mu w ostatniej drodze, ale sądzimy, że on już teraz jest w raju. A zatem miał dobrą śmierć, skomentował ksiądz Bosco. Niech się spełni wola Boża. Naśladujmy jego cnoty i prośmy Pana, aby udzielił także i nam łaski dobrej śmierci. Ciągle w licznym towarzystwie młodzieży, ksiądz Bosco poszedł dalej, aż dotarł do pięknej, zielonej łąki. I oto zobaczył kolejną grupę chłopców, siedzących wokół czegoś, czego nie mógł rozpoznać. Podszedł i zobaczył, że siedzieli wokół trumny, i usłyszał, że oni także śpiewają miserere. Zapytał, za kogo się modlicie? Oni, smutni, odpowiedzieli, umarł jeszcze jeden młodzieniec. Był ciężko chory, odwiedzili go jego rodzice i miał dobrą śmierć. Ksiądz Bosco zapytał o imię zmarłego, a kiedy je usłyszał, bardzo się zmartwił. Jak mi przykro, zawołał. Tak bardzo mnie kochał, a ja nie mogłem się z nim pożegnać. Wszyscy teraz umierają, wczoraj jeden, dzisiaj drugi. Co ksiądz mówi? Zaoponowała przewodniczka. Minęły 3 miesiące od śmierci pierwszego, umarł takiego to dnia, o takiej to godzinie. Ksiądz Bosco kontynuował. Szliśmy wszyscy coraz głębiej w las i po krótkim spacerze usłyszeliśmy znowu śpiew miserere. Zatrzymaliśmy się i zobaczyliśmy kolejną grupę zbliżających się młodych ludzi. Wszyscy byli rozżaleni i zapłakani. Co wam się stało? Zapytałem ich. On też umarł? Tak, biedaczek. Bo koniec był nie do pozazdroszczenia. Nie przyjął sakramentów, na początku nie chciał ich przyjąć, ale potem przyjął, chociaż niechętnie. Nie okazał też żalu, dlatego nie jesteśmy tym zbudowani i bardzo nam przykro, że chłopiec z oratorium miał tak złą śmierć. Wtedy ja próbowałem pocieszyć ich mówiąc, jeśli przyjął sakramenty, miejmy nadzieję, że jest zbawiony. Nie wolno wątpić w miłosierdzie Boga, jest tak wielkie. Gdy zbolały i smutne ksiądz Bosco zastanawiał się, kiedy zmarli ci chłopcy, nagle ukazała mu się przewodniczka, która powiedziała. A zatem jest ich 3. Czy widziałeś cyfrę 1868? Wypisaną nad wejściem do ogrodu. Oznacza rok 1868. W tym roku chłopcy, którzy zostali ci wskazani, muszą umrzeć. Jak widziałeś, 2 pierwszych jest dobrze przygotowanych, do ciebie należy przygotowanie 3. Jak możesz mówić mi takie rzeczy? Zaoponował ksiądz Bosco. Obserwuj to, co się będzie działo, a przekonasz się. Odpowiedziała. Zafascynowany wdziękiem i przepowiedniami swojej przewodniczki, ksiądz Bosco powiedział. Proszę cię, wyświadcz mi uprzejmość. Ukazałaś mi przyszłość, teraz powiedz mi o teraźniejszości. Doradź mi, co mam jutro wieczorem powtórzyć moim wychowankom. A przewodniczka na to.
Powiedz im, że ponieważ dwóch pierwszych było przygotowanych dlatego, że godnie przyjmowali komunię świętą za życia, tak samo w chwili śmierci przyjęli ją dla zbudowania wszystkich. Trzeciego zmarłego, który nie przyjmował jej za życia, w chwili śmierci niewiele ona pokrzepiła. Powiedz im, że jeśli chcą mieć dobrą śmierć, niechaj godnie przystępują do komunii świętej, a pierwszym tego warunkiem jest dobrze odbyta spowiedź. Podaruj im to, pobożne i częste przyjmowanie komunii świętej to najskuteczniejszy sposób, aby przygotować się na dobrą śmierć i w ten sposób zbawić swoją duszę. Był w oratorium na Waldeck-Zoklerek, Stefan Bourlot, który od niedawna pracował tam z zamiarem zostania salezjaninem. Nie dawał on zbytniej wiary opowiadanym mu przez starszych kolegów snom księdza Bosco. Bardzo krytycznie obserwował więc mające nastąpić wydarzenia w związku ze śmiercią trzech chłopców i towarzyszące temu okoliczności. Wraz z księdzem Berto i księdzem Bologna celowo zaczął spisywać stopniowo następujące po sobie wydarzenia, za każdym razem, kiedy proroctwo się spełniało. Wszyscy trzej podpisywali protokół, dziwiąc się cudownej dokładności, z jaką potwierdzały się fakty przepowiedziane przez księdza Bosco. Później, po powrocie ze swojej misji w Ameryce, ksiądz Bourlot złożył 12 października 1889 roku następujące oświadczenie. Mogę zapewnić pod przysięgą, że zapowiedź śmierci trzech synów księdza Bosco się spełniła, jak mogą o tym zaświadczyć ksiądz Berto i ksiądz Bologna.